Latające skrzydło Messerschmitt 163 Kometa. No ciekawe, czy pójdzie jak ta Kometa. Mały stresik jest. Nie lubię latających skrzydeł. No i cóż. Dobra. Nie udało się tym razem. Zakładam, że się tam nic nie stało. Trochę mokry, trochę brudny. Drugie podejście, pierwsze nieudane. Motor active. Okej. Lepiej. Dobrze by było odrzucić podwozie. Poszło. No i teraz możemy pogadać. Haha, dobre. Aha, dobrze. I to wszystko jest na pół gazu. Okej, no powiem tak. Jak już pewnie wspomniałem, nie lubię latających skrzydeł, ale każdy samolot, który fajnie lata i wystartował i nie rozbił się, no to już cieszy. Trochę się zastanawiałem, czy nie będzie za dużo śmigło do startu. O kurczę. Dobrze, a teraz wyłączymy silnik. I szybowanie. Jest nieźle. Dobra, to pomyślmy jeszcze o lądowaniu. Ojejku. No ale wylądował. Motor disabled. Kurczę, koła jeszcze by trzeba było znaleźć. Takie odrzuciłem sobie, ale no dobra. Koła by trzeba było znaleźć. Ubrudził się, to już widzę. Trochę, ale cały. To idziemy poszukać kół. Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest latające skrzydło. No powiem tak, nie mam doświadczenia z latającymi skrzydłami, przynajmniej nie za duże. Może coś tam kiedyś polatałem, ale jakoś mi chyba wtedy nie przypadły do gustu i tak się zaciąłem na te skrzydła, że w zasadzie to chyba trochę nie latałem. A tu nagle masz, wskakuje mi taka kometa. M163 Komet. Model latający, bardzo fajny i też od razu powiem, że to no można powiedzieć, że to jest wersja beta, bo jeszcze ten, który jest dostępny, to nie ma, z tego co wiem, podwozia. Może już niedługo się okazać, że będzie to podwozie wraz z modelem i nie ma steru kierunku.
Także prace nad tym samolotem trwają. Ogólnie bardzo ciekawy samolocik. Czas druku. Tak mi wyszło coś około 27 godzin. Przy czym jeżeli chodzi o drukowanie, czas druku i sprawy z tym związane, to jest dość indywidualna sprawa. Zależy od tego, jaką mamy drukarkę. Bo to też sobie do sprawy trochę przysiadłem i tak popatrzyłem, że jedna drukarka to drukuje mi część w 2 godziny 50 minut, a druga drukarka tą samą część w niespełna 2 godziny. Także trochę to zależy od konfiguracji sprzętu. Ta prędkość druku przy LW-PLA to ta jest w zakresie 40-50 mm na sekundę i to też właśnie powoduje takie sytuacje, że może się okazać, że jedne drukarki troszeczkę szybciej, inne trochę wolniej, jedne sobie lepiej radzą, inne też dobrze, ale wolniej. I tutaj nie trzymałbym się takich informacji kurczowo, bo przy małym modelu takim jak ten, no to będzie kilka godzin różnicy, natomiast jeżeli weźmiemy będziemy drukowali większy model, no to okaże się, że ta różnica zacznie się robić większa. No, jeżeli tam o te 30% jedna drukarka drukuje dłużej, no to okaże się, że zamiast 60 godzin druku to będziemy mieli 90, a to już jest duża różnica. Tak czy inaczej, wracamy tutaj tak. Takimi malutkimi samolocikami to ja za bardzo nie latałem, bo tutaj waga tego samolotu to jest około 0,5 kg do lotu, czyli już z akumulatorem. Niewielki samolot, no śmigło jest zainstalowane, tutaj jest 8x6, ale silnik jest ten sam, który jest montowany w wielu innych moich samolotach, sprawdzony, ale to jest też kwestia tego, że po prostu unikamy w ten sposób problemów z wyważeniem, więc jeżeli ktoś zastanawia się, jaki setup, jaki silnik, no to jest wszystko związane z całym układem zasilania i konfiguracją tego samolotu. I akurat padło na ten silnik, po pierwsze dlatego, że nie musiałem tutaj za dużo kombinować z mocowaniem, to jest raz. Dwa, bardzo fajnie mi tutaj to się chowa wszystko i też nie musiałem tutaj za bardzo się zastanawiać, jak tutaj wyprowadzić. Jest to dobrze spasowane i kwestia wyważenia, tak, bo się okazałoby, żebym przy lżejszym silniku mógłbym troszeczkę tą baterię wysunąć bardziej do przodu albo inny akumulator zainstalować. Serwa tego modelu, no to tak, na stery wysokości i na lotki to są czarne serwa, ster kierunku czarne serwo i do zrzutu tutaj serwo Hobby King. No ja latam na systemie FR Sky, także tutaj odbiorniczek FR Sky na samym końcu schowany i regulator Turnigy 30 amperowy plus akumulator 1.4. Ja wiem i tutaj, momencik, coś tu, któryś serwo brzęczy. I wiem, że tutaj możemy też zainstalować te trochę mniejsze akumulatory, co też prawdopodobnie za chwilę uczynię. Bardzo ciekawą rzeczą, niepotrzebnie odłączyłem, ale bardzo ciekawą rzeczą, którą posiada ten samolocik jest, ster kierunku to jest raz, ale tutaj jakoś trochę chyba mniej był przeze mnie używany, natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Raz, dwa, trzy. Widzieliście to na filmie, to pokażę też i tak bardziej z bliska, odrzucane podwozie. O. Tylko, moment, żeby nam nie poleciało gdzieś. Jak macie jakieś pytania, to proszę piszcie w komentarzu, jakbyście chcieli, żeby coś zrobić bardziej konkretnego tak pod was, co byście chcieli zobaczyć, to też proszę piszcie. Linki do modelu, do forum podam w opisie filmu, jak i używaną przeze mnie konfigurację, ale też co, tak jak mówiłem, nie musimy się tego trzymać kurczowo, po prostu jest to kwestia indywidualna. To ja jeszcze latam, także jeszcze się nie żegnam.
No dobrze, po pierwszym udanym starcie czas na drugi start. Nic nie jedzie, wszystko bezpiecznie. Już troszeczkę, teraz już trochę pewniej. Tym razem spróbujemy, żeby nie szukać za długo, koła odrzucić sobie bliżej siebie. Najlepiej bardzo blisko. No są. Oj, jakiś tutaj drapieżnik nam się pojawił. Przy okazji pójdziemy sobie poszukać kół. Ależ. No fajnie. Może się okazać, że to będzie całkiem ciekawa propozycja. Dobra, samolot tam jest. Ja miałem teraz mniej, krócej szukać kół, tak? Dobra, to już wiem jedno. Z tymi kołami to chyba trzeba wydrukować sobie jakieś zapasowe. No dobrze, lądowanie. Żeby mieć pogląd, lądowanie. Oj. Trochę się nam podniósł wiatr, ale jakoś nie jest to specjalnie uciążliwy wiatr. Ale fajna pchła. No jednak może polubię te latające skrzydła. Przy małej prędkości też bardzo fajnie sobie radzi, także ciekawa maszyna. I wylądował. A teraz znowu na poszukiwania podwozia. No dobrze, ostatni rzut oka na kometę. Koniec lotów kometą w dniu dzisiejszym. Jak macie jakieś pytania, to proszę, zapraszam do sekcji i zapraszam do sekcji komentarzy. Jeszcze go zobaczymy. Jest szansa, że polubię się z tymi skrzydełkami. Mały, kompaktowy, można go prawie zawsze i wszędzie zabrać. Kurczę, to nieźle, nieźle. Dodam tylko, należy do raczej takich średnio szybkich samolotów, w stronę idących szybkich. Wolno, no to jest taka konfiguracja, że on raczej nie będzie latał. Aczkolwiek jeszcze popracuję nad nim. Zobaczymy, co tam nam z tej komety wyjdzie. Tak czy inaczej, kometa do bagażnika, wyciągamy następny, a ja dziękuję za oglądanie. Cześć!